Cześć. Wyglądacie super. Czat. Tweet poszedł. Witam wszystkich. Nazywam się Michał Śliwiński. Opowiem trochę o produktywności. Tylko, że po polsku trudno znaleźć na to słowo, bo produktywność brzmi tak trochę dziwnie. Mamy zarządzanie czasem, organizację chaosu albo ogarnianie chaosu, organizację spraw, organizację czasu. Jest wiele na to jakby sformułowań. Generalnie ja na to mówię, że po prostu trzeba się ogarnąć, tak? I podczas tej prezentacji właśnie chciałbym trochę o tym opowiedzieć. Czy ktoś słyszał o takiej metodyce Getting Things Done Davida Allena? O. A czy ktoś przeczytał książkę o tym? Kilka osób przeczytało. To nie jest źle, jest nieźle. Kilka rzeczy, o których będę tutaj właśnie mówił dzisiaj, to właśnie będzie z tej książki. Właśnie między innymi ja, zakładając firmę Nozbe, właśnie zacząłem od tego, że przeczytałem książkę Davida Allena. Spodobało mi się, stwierdziłem, muszę się ogarnąć. Zaraz do tego dojdziemy. Więc aplikacja Nozbe, którą rozwijam od ponad 9 lat, mamy aplikację na wszystkie platformy, łącznie z zegarkiem. Także nie ma szans, trzeba się ogarnąć nawet na zegarku. I mamy Androida, iPhone'a i tak dalej. Robimy to już jakiś czas. Czy ktoś w ogóle słyszał o Nozbe wcześniej, przed tą konferencją? Nice. A ktoś używa Nozbe'ego z tych osób, które słyszały? No mniej, okej, okay, dobra, super, fajnie. Oprócz tego wydaje magazyn, darmowy magazyn na iPhone'a i na Androida, Proactive Magazine. Jest w wersji angielskiej i w wersji polskiej, oba są darmowe, także zachęcam. Artykuły właśnie nie tylko moje, a wręcz przeciwnie, wielu fajnych ekspertów odnośnie produktywności, właśnie ogarniania chaosu, zarządzania czasem. No i właśnie, bo moją misją jest właśnie zorganizować świat, jest zorganizować wszystkich nas, mnie też. Robię to właśnie od 9 lat, stąd ten właśnie torcik fajny. Od 9 lat zacząłem od aplikacji typowo internetowej, webowej. Jak już mówiła tutaj Zuzana, właśnie w roku 2007, kiedy powstał iPhone, więc chwilę później już musiałem stworzyć aplikację na iPhone'a. Najlepsze było to, że pierwsza aplikacja na iPhone'a, którą stworzyłem, to była aplikacja webowa na iPhone'a, stworzona przeze mnie na podstawie tego, co widziałem w internecie, no bo iPhone był w Stanach, a ja byłem w Polsce. I moi użytkownicy mówili mi, czy działa, czy nie działa. Nie? Więc fajna historia. No i 9 lat już to robimy i jak zobaczycie po tej prezentacji, mi się nie nudzi i ja myślę, że im dalej w las, tym więcej drzew i tym więcej możemy razem zrobić i tym lepiej możemy się ogarnąć. Więc słuchajcie, ciekawa sytuacja właśnie w mojej firmie, nie mamy biura. Dostaję często pytanie, dobrze, gdzie Nozbe ma biuro? Główną kwaterę, główną Nozbe, gdzie jest biuro, bo to w końcu startup, to musi mieć fajne biuro z PlayStation i tak dalej. Więc ja wtedy mówię, no tak, właściwie adres mamy w Gdyni, ale każdy pracuje z domu, ja pracuję też z domu, ja nawet w Gdyni mieszkam, ale jestem z Gdyni, więc generalnie wszyscy pracujemy z domu. Aha, okej. Okay. To gdzie macie to biuro? Więc nie dociera. I to jest coś takiego, jak wczoraj Luke opowiadał z firmy Pentagram, opowiadał o swoich modelu biznesowym, że u nich jest 21 partnerów. I też wszyscy, co? Tylu partnerów? O co chodzi? Tak się nie robi biznesu, nie? I tak samo u mnie jest. Przecież nie można prowadzić firmy 20 parę osób, wszyscy z domu, bez biura. No i właśnie najlepsze jest to, że po takiej rozmowie jest pytanie, no dobra, wy jesteście startupem, to możecie tak sobie z domu pracować, nie? Bo tak, jak zaczynacie, nie? No tak, ale to robimy od 9 lat. Aha, dobra. No ale wiadomo, jak macie pewnie mały team, to wiadomo, tam kilka osób, to tam da radę tam tak z biura. No 20 parę. Aha, nie? I okazuje się, że można inaczej. Także w ogóle jakby taki, zanim pogadamy o produktywności, warto robić coś inaczej niż tak, jak się robi w prawdziwym świecie, nie? Jakby prawdziwy biznes tak nie funkcjonuje, nie? Normalni ludzie tak nie pracują, więc zachęcam do łamania takich właśnie barier. Więc chciałem opowiedzieć troszeczkę, zacząć w ogóle od takiej małej anegdoty. Od razu mówię, bardzo lubię Amerykanów. Ja stworzyłem Nozbe'ego na początku po angielsku, głównie dla Amerykanów, więc jakby to nie jest przytyk dla Amerykanów. I tak samo bardzo lubię Niemców.
studiowałem w Niemczech, skończyłem tam nawet dyplom, także mam wielu przyjaciół w Niemczech, więc jakby tutaj to, co teraz będę generalizował, nie chcę nikogo obrazić. Więc słuchajcie, są takie dwie definicje produktywności. Jedna jest amerykańska, wygląda w ten sposób. Siedzisz sobie w pracy, 17, jakiś koleś wstaje i wychodzi do domu, a ty siedzisz i tak sobie myślisz, jaki loser. 17, jeszcze mam tyle spraw do załatwienia, a on? Gościu w ogóle nie jest produktywny, no i on już wychodzi. Ja tu jeszcze mam on my plate, tak się mówi po amerykańsku, tyle spraw. Ja jestem ważny, bo ja mam dużo do zrobienia. Mamy wersję niemiecką. Jest troszeczkę inna. 17. Włączasz komputer, wychodzisz z domu, wychodzisz z pracy do domu i myślisz sobie, jacy luzerzy, 17 jeszcze pracują. Ja wszystko załatwiłem. Więc oba ekstrema są trochę ekstremalne, ale jakby można coś się z tego jakby nauczyć. I ja myślę, że bardziej nam trochę mimo wszystko, oprócz granicy, trochę do Niemiec powinno być, niż do Amerykanów w tym temacie. Bo właśnie w produktywności nie chodzi o to, żebyśmy po prostu mieli tyle spraw, albo mogli zoptymalizować te 12 godzin, kiedy pracujemy, tylko abyśmy pracowali efektywnie, robili to, co sprawia nam największą frajdę i kończyli robotę i też mieli czas na rodzinę, na inne rzeczy, na sprawy. Więc jakby to o to chodzi, a nie żebyśmy byli roboty, które 12 godzin pracują, 14 godzin, nie spałem dzisiaj 4 godziny, notkę zerwałem, czat. No, nie o to chodzi, nie? Nie o to chodzi. I w ogóle, jeżeli chodzi o Niemców, jeszcze taka ciekawa sytuacja. Tak jak mówię, studiowałem w Niemczech, więc miałem dużo do czynienia z Niemcami. Ciekawa sytuacja, jak w Niemczech coś planują i coś jest troszkę inaczej niż zaplanowali, to oni mówią wtedy, że zmienili plan, ale mówią to tak. Spontanicznie zmieniliśmy plan, żeby był taki i taki. I to był dla mnie taki szok, bo czemu my w naszym języku znamy słowo spontanicznie, ale nigdy go nie używamy? Po polsku. Czemu nie? Bo my wszystko robimy spontanicznie. My jesteśmy kozaki. Jakby nie musimy tego mówić. Wszyscy wiedzą, że było spontanicznie, nie? Że byłem wielki spontan. Poza tą konferencją, nie? Konferencja zorganizowana na tip-top. Brawo Olga i Paula. Brawo Olga i Paula. Tutaj ekstra. I oprócz tego używają Nozbiego, także brawo dla nich. Ale właśnie to jest to. Ta spontaniczność. No i dlatego dużo osób myśli, że ten Śliwiński i ta cała produktywność, to jeżeli ja się tego nauczę, to nie będę spontaniczny. To zabije moją spontaniczność, moją kreatywność, bo będę taki zorganizowany, taki robot będę, nie? I ja chcę wam pokazać, że właśnie nie, że właśnie jest odwrotnie. Więc chciałbym właśnie obalić 3 mity produktywności, które są. Więc pierwszy mit produktywności, że jest tylko dla nudziarzy. Więc tutaj ja jestem ja z moją żoną. Właśnie a propos, wczoraj moja żona i ja mieliśmy 11 lat rocznicę ślubu. Moja żona jest w domu, ja jestem tutaj, więc pierwsza rocznica, nie spędziliśmy jej razem, ale chciałem być tutaj z wami, więc... do czego zmierzam? Tu jesteśmy z żoną na randce. Dokładnie takim małym wyjeździe, ale na randce. I właśnie kiedyś mi koleżanka, która jest ekspertem od produktywności, coachem w Stanach, powiedziała, że ona umawia się na randkę z mężem i mają ustawioną w kalendarzu na godzinę 19 w sobotę. I jak to mówi swoim koleżankom, to koleżanki mówią, jak nudno, w kalendarzu randka wpisana? No przecież wy jesteście straszni, nie? To jest jakieś takie, wow. A w tym momencie ona, dobra, okej. Okay. Kiedy ostatnio byłaś z żoną na randce? Oglądaliśmy film tydzień temu jakiś, w telewizji był, ale nie wiem, czy do końca oglądaliśmy. I nagle okazuje się, że ona tłumaczy, okej, mam wpisaną randkę z mężem, ale to, co się dzieje na randce, będzie mega spontaniczne. To już sobie tam zrobimy, co chcemy. Ale jest wydzielony ten czas na to. Mamy na to czas i dzięki temu mamy tą randkę. A nie, że kiedyś tam spontanicznie coś tam. Ostatnio rozmawiałem z takim bardzo fajnym blogerem finansowym, Marcinem Iwuciem. Nie wiem, czy ktoś zna Marcina Iwucia. W każdym razie bardzo fajny facet. I on właśnie mówi, że on ma wpisane w kalendarzu spontanicznie kup żonie kwiaty. Nie? I słuchajcie, no nie wiem, to jest dużo kobiet, więc sami odpowiecie. Spontanicznie, nie spontanicznie. Fajnie kwiaty dostawać, tak czy nie? Nie? No właśnie. Więc
jakby to się tak wydaje, ale właśnie o to chodzi, że jak ktoś jest zorganizowany, to wydziela sobie czas, ma czas na rzeczy, które myśli, że zrobiłby spontanicznie, ale potem ich nie robi, no bo właśnie inne sprawy go przytłaczają. Więc to o to chodzi, o znalezienie sobie tego czasu, żeby potem być spontanicznym podczas tego czasu. Żeby mieć właśnie tę przestrzeń na bycie spontanicznym. Kolejny mit, że to jest tylko dla mózgowców, dla pilotów, dla rocket scientists, nie? Że oni, ktoś ma super mózg i on to wszystko jest w stanie ogarnąć. Ktoś, kto nie ma tego mózgu takiego fajnego, to nie jest w stanie tego ogarnąć, nie? Taki jest mit. Właśnie nie. W produktywności chodzi o to, że zapisujemy rzeczy w naszym systemie, jakikolwiek on by był, i dzięki temu nasz umysł jest czysty, jest pusty i jesteśmy kreatywni i tworzymy rzeczy, bo nie myślimy o tym wszystkim, nie? Zaraz do tego dojdziemy, ale to właśnie o to chodzi, jest dokładnie odwrotnie. I trzeci mit, że jest tylko dla takich zorganizowanych, że ktoś się urodził produktywny, urodził się zorganizowany. Słuchajcie, ja się tym zająłem tematem, bo byłem mega niezorganizowany. Mega, naprawdę, nie chcecie wiedzieć. David Allen, autor książki Getting Things Done, którego wspomniałem na początku, on powiedział, że on jest najbardziej leniwym facetem, jakiego zna. Nie? On powiedział, że on wie, bo on robi przegląd sobie tygodnia, to jest bardzo fajna sprawa, raz na tydzień robi taki przegląd tygodnia i on mówi, że wie, że dzisiaj pomyśli i będzie miał zaplanowany tydzień w miarę i potem za tydzień będzie mógł znowu pomyśleć. Nie? Jakby on mówi, że dzięki temu, że ma uporządkowane sprawy, może być leniem, bo może mieć czas na lenistwo, może mieć jakby... Nie musi, jakby nie jest przetłuszony rzeczami. Także nie, każdy się może tego nauczyć. Jest właśnie do tego zaraz dojdziemy. Każdy się może tego nauczyć. Co więcej, właśnie ja od 9 lat to robię i dzięki temu mam kontakt z niesamowitymi osobami. Z osobami takimi jak wy, kreatywnymi. I ostatnio właśnie na przykład dostaję właśnie maile od ludzi i na przykład dostałem właśnie ostatnio właśnie maila od bardzo fajnego muzyka, który właśnie używa Nozbiego i który właśnie mówi, że on to wszystko ma fajnie zorganizowane i chciałbym, żebyście go poznali. Nazywam się Piotr Rubik. Mogę powiedzieć, że przede wszystkim jestem kompozytorem. Ja jestem z natury człowiekiem bardzo zorganizowanym. Największą pomocą, jaką daje mi Nozbi, to jest właśnie to, że nie muszę myśleć o tym, że czegoś zapomnę. Gramy dzisiaj koncert, ale jednocześnie ja w Warszawie piszę nowe utwory. Wracam, jutro mam jakieś próby jeszcze. Robię bardzo wiele projektów naraz i nie zawalam. Zawsze jestem terminowy, zawsze jestem punktualny. Więc jak widzicie, kreatywni ludzie używają aplikacji do zarządzania czasem, ogarniają się, nie? I to także my też klaszczemy z Rubikiem, więc super. Więc szkolenia tutaj całego z produktowości nie będzie, bo nie mamy na to czasu i tak jesteśmy trochę przesunięci i poza tym, no potem jeszcze jest lunch, ale chciałbym, żebyście zostali, żeby dać wam coś, co jak wyjdzie z tego wykładu, trzy tematy, trzy sprawy, które możecie już wdrożyć już dzisiaj, żeby jakby sobie pomóc. Więc trzy tematy, nic więcej. Pierwszy temat. Nie mamy spraw na głowie. To już to, co mówiłem troszeczkę, że wybić sobie z głowy rzeczy, że jakby nie trzymamy tematów. Na przykład miałem taką sytuację, dostałem wiadomość od kolegi, przeczytałem tą wiadomość, pomyślałem sobie, a potem mu odpiszę. Wiem, co mam mu odpisać, od razu wiedziałem, ale podpiszę mu później, bo muszę skończyć pewien temat. Wracam do tego tematu, a mój umysł, ej, ale ten kolega do ciebie pisał, napisz mu. No nie, przecież teraz myślę, nie? Ale kolega do ciebie, nasz umysł nie umie, on nie kuma dat i nie kuma, nie, jakby naprawdę nie, nie? I co więcej, zostało udowodnione, że my możemy myśleć jednocześnie tylko o trzech sprawach, trzech, nie? Więc jakby a propos tego. Więc naprawdę nie trzymamy rzeczy w głowie. Zaraz do tego dojdziemy. Druga sprawa, używamy najnowszych technologii. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest podane chyba oficjalnie, mamy rok 2016, nie? 2016, mamy super technologię, nie? Jeżeli jej nie używacie, to jak to mówił Steve Jobs, you're doing it wrong, nie? Używamy technologii najnowszych. Teraz do tego też dojdziemy. I nie pracujemy sami. Spójrzcie się dookoła. Jest was mnóstwo kreatywnych freelancerów. Nie używamy, jakby nie jesteśmy sami. Nie bądźmy samolubami, nie bądźmy egoistami i nie myślmy, że my wszystko zrobimy najlepiej. I te trzy tematy właśnie rozwalimy. Więc zaczynam od pierwszego tematu. Umysł, jak wam mówiłem, ma być kreatywny. Pomyślcie sobie, gramy w bilarda. Kto lubi grać w bilarda? Nice. Więc dokładnie, jak gramy w bilarda, umówmy się, zasada jest bardzo prosta. Jest biała bila, jest bila, którą chcemy strzelić i jest łuza, do której to ma wpaść.
Nie jest skomplikowane. Więc pomyślmy sytuację. Ustawiamy się do grania w bilarda i tak. Ale kurczę, czy kupiłem to dla żony? A nie, dobra. Ale czy wysłałem tego maila? Come on. To sobie nie pogramy. Nie? Właśnie idea jest taka, że umysł powinien być wyczyszczony po to, żeby mógł skupić się na tej białej bili, żeby trafiła w tą kolejną i żeby trafiła do łzy. I o to właśnie chodzi. Więc dlatego na przykład, jak się szkoli z produktywności, pierwsza rzecz, którą ci mówią trenerzy, weź kartkę papieru i spisz wszystko, o czym w tym momencie myślisz. Wszystko. Tematy, cokolwiek, bez żadnego ustawienia tego. Po prostu spisz wszystko, wypisz wszystko. Słuchajcie, to niesamowicie pomaga. Bo nagle spisaliśmy wszystko, patrzymy, że tego jest więcej niż myśleliśmy. Dwie kartki zapisane i nam się nie kończy, nie? A myśleliśmy, że jesteśmy wyluzowani, nie? A tutaj po prostu tych tematów jest sporo. I tak, jak już to spiszemy, to nagle, nice. Nagle okazuje się, że mamy te rzeczy spisane, więc one wiedzą, wiemy, że są, nie? Więc nie zginą, więc nagle, ej, to właściwie teraz mogę myśleć o czymś nowym, o czymś innym, o czymś właśnie kreatywnym. I zachęcam was, jakbyście się wrócili do domu, spróbujcie coś takiego zrobić. Weźcie kartkę papieru, spiszcie, o czym w tym momencie myślicie. Spiszcie te wszystkie rzeczy. Zobaczycie, jakby potem przez to przejdziecie, zobaczycie, jaki to jest fajny pomysł i jak nagle poczujecie się lżejsi. Polecam. Druga sprawa. Opowiem wam o zasadzie 2 minut. Co to oznacza? Że jeżeli jest coś, co możemy zrobić w ciągu 2 minut, zróbmy to teraz. Nie zapisujmy tego na kartce papieru. Nie zapisujmy tego gdziekolwiek. Zróbmy to teraz. Na przykład, ktoś mówi, słuchaj, czy pogadamy we wtorek o 16 o tym i o tym. Okej, spoko. Od razu wpisuję do kalendarza. Nie, że wpiszę do kalendarza później, no bo tam teraz. Nie, wpisuję teraz, bo to wpisanie do kalendarza zajmie mi co? 10 sekund, 20 sekund? Nie? Bardzo mało czasu. Więc warto zrobić to od razu teraz. Ja ciągle się na tym łapię, że czasami sobie myślę, a nie, to zapamiętam, nie? To zapamiętam. I nagle już słyszę dźwięk tego czegoś, co właśnie wylatuje mi z głowy. Nie? Już tego nie ma. Więc nie. 2 minuty. Ale jest pewien problem z tą zasadą i od razu tłumaczę, jaki jest problem. Nie mówcie o niej waszym partnerom. Ja jestem gościem, jak widzicie, taki optymista, w ogóle ja lubię się dzielić rzeczami. I ja jak się czegoś nowego dowiem, to od razu powiem mojej żonie. Kochanie, słuchaj, coś nowego odkryłem. No i proszę bardzo. Zasada 2 minut, nie? Mówię, wiesz co, kochanie, taka nowa zasada jest, 2 minut, słuchaj, że jak coś ten, to można szybko. A moja żona jest prawnikiem. A jak wiecie, jak z prawnikami, jak coś powiesz, to zostanie wykorzystane przeciwko tobie, nie? Nie może, ale zostanie, nie? Więc wstajemy rano, żona mówi, wiesz co, pościelibyś łóżko. I wiesz co, kochanie, później, 2 minuty. Nie mam szans, no. Sam jej opowiedziałem, było nie mówić. Siedzimy sobie wieczorem przy kolacji. Wiesz co, kochanie, wrzuciłbyś śmieci. Ja potem wyrzucę, 2 minuty. Koniec. Także zachowajcie dla siebie. 2 minuty, dla was będzie super, nie? Więc to jest istotne. Czy ktoś słyszał historię o kamieniach i słoiku właśnie? Kto słyszał? A dużo osób słyszało, no to czad. Więc jak dużo osób słyszało, to tylko opowiem pokrótce. Widzicie ten słoik? Jakiś profesor pokazał, że jest słoik, wrzucamy kamienie w duże, potem średnie, potem piasek. Dlaczego w tej kolejności? Bo gdybyśmy zrobili tak tutaj, czyli najpierw piasek, potem małe kamienie i potem duże, to te duże już nie wejdą. Co to oznacza? Że na przykład ja zawsze przed spaniem, wieczorem, polecam, zapisuję sobie 3 najważniejsze rzeczy, które możesz zrobić jutro. 3 rzeczy. Jak widzicie tutaj w mojej prezentacji, ta liczba 3 się bardzo przewija, ale to naprawdę to ma swoją logikę. Więc 3 rzeczy, które możesz zrobić jutro. Te 3 takie moje duże kamienie. Takie 3 rzeczy, które spowodują, że jeżeli jutro te 3 rzeczy zrobię, to dzień był super. I dopiero potem wszystkie inne wchodzą. Jakieś bieżące sprawy i tak dalej. I także zachęcam was też do tego. I jeszcze kilka mądrych osób powiedziało, że właśnie, że w ogóle jest za tym jakaś tam dodatkowe badania są, że jak się te 3 rzeczy zapisze wieczorem, a nie rano, to nasz umysł podczas spania wbrew pozorom nad tym pracuje, co my chcemy zrobić następnego dnia. Wiecie, my nie znamy jeszcze wszystkiego odnośnie naszego umysłu, ale to jest ponoć taka magia, że to tak działa. Więc kolejna sprawa. Trzeba walczyć o czas dla siebie, o czas na skupienie. I właśnie między innymi ja, u mnie w firmie to wszyscy wiedzą, że do 12 w południe jest ze mną słaby kontakt.
Dlatego, że ja na przykład robię coś takiego, że biorę ze sobą iPada, jadę do kawiarni, bo mam do napisania tekst i po prostu piszę ten tekst. I w tym momencie ja się wyłączam. Jeszcze mam iPada, który jest takim narzędziem... Wow. Jest takim narzędziem, które jakby nie ma za dużo aplikacji na raz, więc mogę skupić się na pisaniu tekstu i wiem, że w tym momencie nie będzie głowy zawracał. Nie? Czyli się wyłączam, żeby skupić się na tym. Więc zachęcam was walczyć o ten czas dla siebie, na tą właśnie ten kreatywny czas. A po 12 ja już jestem online, już tam mamy Slacka, mamy komunikatory, mamy wszystko, Twittera, Facebooka, wszystko, Facebooka mniej. Ale generalnie mamy jakieś tam rzeczy i komunikujemy się, jestem do dyspozycji, mam spotkania z ludźmi, ale właśnie walczę o ten czas, żeby wcześniej rano, kiedy jestem wypoczęty, kiedy właśnie mam najwięcej baterii naładowanych, wtedy właśnie robię swoje tematy, które muszę przygotować, żeby potem oddać je zespołowi. Więc walczyć o ten czas dla siebie, o ten właśnie czas na skupienie. I teraz ten drugi temat. Kwestia dostępu danych wszędzie. Czy komuś się zdarzyło pójść do klienta z jakimś projektem i nie mieć czegoś dla tego klienta? Ale jesteście super, kurczę. No to nie mam w ogóle o czym gadać, nie? O co chodzi? Mamy rok 2016, jak już powiedziałem. To jest mój telefon. Znaczy właściwie on z telefonem nie ma nic wspólnego, nie? To jest mój komputer przenośny. I kwestia jest tego typu, że ja mam wszystkie dane w chmurze. Wszystkie. Więc ja tutaj mam dostęp do całej mojej firmy, do wszystkiego, co ja potrzebuję mieć. I jakby nie ma problemu, jakby jestem wyluzowany, bo wiem, że do wszystkiego mam dostęp. Nie? Czy wszyscy robią kopie zapasowe wszystkich swoich komputerów na bieżąco? No właśnie. Zacznijmy od tego. Trzeba robić, więc słuchajcie, zadanie namowa na dzisiaj, backup. Kopie zapasowe zrobić komputerów. To jakby podstawa. No ale przede wszystkim właśnie kwestia dostępu do danych. Ktoś do mnie teraz powie, w tym momencie powie, Michał, wyślij mi ten plik i plik, ja wchodzę do Dropboxa, wysyłam plik mu w tym momencie, mam tutaj dostęp. Albo ktoś mi powie, słuchaj, tą notatkę zrobiliśmy kiedyś tam, na jakimś spotkaniu, Evernote, notatka mam, boom. Ktoś powie, słuchaj Michał, wysłałem ci to zadanie, Nozbe, zadanie mam, nie? Ktoś inny powie, słuchaj, tego maila dostałeś ode mnie, Gmail, jestem, wszystko mam. Co więcej, jeżeli ten telefon... Co się z nim stanie złego, mam nadzieję, że nie, ale co się z nim stanie i go stracę, to idę do iSpota, kupuję nowy, robię restore i mam te wszystkie dane znowu, nie? I nic się nie stało. Więc zachęcam was, żebyście przemyśleli wasz setup komputerowy, nie? Żeby jednak zaufać chmurze. Bo dużo osób mówi, no tak, ale w chmurze to ja nie wiem, czy to można zaufać tym danym. Ja nie wiem, jak to robią inne firmy, więc mniej się orientuję. No ale na przykład my w Nozbe robimy to tak, że my mamy kopię, kopii, kopii, kopii. Nie? Jakby nikt nie robi tej kopii, co my. Gdyby nawet meteoryt teraz trzasnął w nasz główny serwer, to mój CTO, który tutaj jest, Tomek, by postawił Nozbe'ego w ciągu 5 minut w innym miejscu z danymi sprzed uderzenia meteorytu. Nie? Także nie ma szans. Jakby, bo ja bym stracił biznes cały, gdyby dane mi się użytkowników straciły, więc nie ma szans. Więc i tak samo robi Dropbox, to sobie Evernote, więc lepiej mieć je w chmurze, niż właśnie mieć na komputerze w domu, a ktoś tam ukradnie ten komputer i nagle nic nie mamy, nie? Po biznesie. Więc pilnować tego. Mamy 2016 rok, to się musi synchronizować. Jakby to jest super, słuchajcie, polecam. Więc zastanówcie się właśnie nad tym. Właśnie kwestie bezpieczeństwa, to samo. To wszystko właśnie tam jest bardzo bezpieczne, a jeżeli się boicie, że NSA albo FBI, no to naprawdę aż tacy ważni nie jesteśmy, nie? Jakby też jakby zastanówmy się nad tym, nie? A jednak ważniejsze jest to, że mamy tą wygodę, że mamy dostęp do danych wszędzie, w każdym momencie. No i właśnie też nie żałujcie na szybki internet, nie? Jakby w tej chwili w Polsce naprawdę to jest po prostu rewelacja, co my tu mamy, nie? Jakby ja dużo jestem w Europie Zachodniej, w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, no to oni są za murzynami, nie? My tu mamy światłowód, my tu mamy po prostu takie internety, że to jest kosmos i za psie pieniądze. Więc jeżeli macie możliwość mieć szybszy internet, get it. Nie? Naprawdę po prostu warto. Teraz wszystko robi się w internecie właśnie, więc warto. No i słuchajcie, you are not alone. Nie? To jest ostatni temat, że nie jesteście sami. Więc mamy taki problem w Polsce, jak już powiedzieliśmy wcześniej, że jesteśmy kozakami. Mamy kompleks Supermana. Ja nie dam rady? Ja nie dam rady, naprawdę? No i jakby uważamy, że jesteśmy ekspertami we wszystkim, tak? Ja to zrobię najlepiej. Naprawdę? Więc dużo osób się mnie pyta, co bym zrobił inaczej, gdybym zaczął firmę jeszcze raz
9 lat temu. To właśnie jedną z pierwszych rzeczy to jest to, żebym wcześniej posiłkował się innymi osobami. I to nie oznacza, że mam od razu kogoś zatrudnić na full time albo ten, no bo to wiadomo, to jest skomplikowane. Ale są inni freelancerzy, są inni ludzie, którzy też potrzebują coś robić i na pewno robią pewne rzeczy lepiej niż ja, albo przynajmniej tak dobrze, a dzięki temu ja mam czas na to, w czym jestem ja najlepszy. Wy jesteście ekspertami. Wy musicie robić to, co wy robicie najlepiej, tam, gdzie dajecie największą wartość. I na tym powinniście się skupiać. Wracamy do mojego zespołu. 20 parę osób i to nie jest moja cała firma. Moja cała firma to jest prawie 40 osób, dlatego że oprócz tego core teamu, którzy pracują u mnie prawie full time albo na pół etatu, oprócz tych osób, oprócz core team, mamy jeszcze kilkanaście osób, które pracują z nami. Mam tłumacza, my obsługujemy 10 języków obcych i do każdego języka mamy zatrudnionego tłumacza w każdym kraju. I my płacimy im ileś centów za słowo, a nie pensję. Oni są zadowoleni, mają stałego klienta strategicznego. My jesteśmy zadowoleni, bo jak potrzebujemy tłumaczenia, wysyłamy, następnego dnia mamy. Super. Mam osobę, oczywiście mam świetny angielski, wiadomo, to ja. Ale no oczywiście, mam świetny angielski, po czym piszę i kurczę, wolałbym, żeby to było dobrze napisane, więc wysyłam to proofreaderowi ze Stanów. On mi to sprawdza, oddaje i mam go i też płacę kilka centów za słowo i super. I mam zrobioną super robotę. Ja skupiam się na tym, żeby treść tego, co piszę, e-booka, blog posta, była dobra, była tą treścią, którą ja chcę dać, a nie muszę się martwić, że jakiś błąd zrobiłem, albo że coś napisałem źle, albo przecinek, albo coś tam, bo wiem, że proofreader to wyłapie. Więc warto posiłkować się właśnie innymi ludźmi, więc my dzięki temu właśnie jest jeszcze gorzej niż jakby ten. Pracujemy wszyscy z domu i nie jest nas 20, a jest nas prawie 40, nie? Więc naprawdę ludzie nie rozumieją, nie? Więc tak to wygląda. Po prostu warto się posiłkować innymi osobami, którzy są po prostu lepsi w tych innych rzeczach i skupić się na tym, w czym wy jesteście najlepsi. To jest mój e-mail, michael@nosby.com. Jeśli to napiszecie na tego maila, zachęcam do kontaktu, zachęcam, to odpisze wam moja asystentka. I teraz niektórzy mogą się obrazić, że odpisze wam moja asystentka, a niektórzy zrozumieją, dlaczego tak jest. Więc ja kiedyś myślałem, że kto najlepiej sprawdza mojego własnego maila? Oczywiście ja. Ja jestem ekspertem w sprawdzaniu własnego maila. Nikt tego nie robi tak jak ja. Nie? Tylko pytanie, czy to jest mój biznes? Czy ja jestem w biznesie odpowiadania na maile? No chyba nie do końca, nie? Ja jestem w biznesie tworzenia aplikacji do zarządzania czasem, a nie w biznesie odpowiadania na maile. I teraz co się dzieje? Dzięki temu, że maile sprawdza moja asystentka, ona każdy mail mi przekazuje, żebym mógł go przeczytać, więc ja czytam każdego maila. Każdego. Ale już ona zadba o to, że odpowie w moim imieniu, jeśli widzi, że coś ważnego jest, jakiś fajny deal, fajna możliwość jakiejś współpracy, coś tam, da mi znać i ona mnie przypilnuje, żebyśmy coś z tym zrobili. Gdybym tego nie zrobił, nie zrobił tego asystentki, to efekt był taki, że może bym kiedyś odpisał, a może nie. Nie? Bo dostawałbym tyle maili, że po prostu bym to olał. I raz tak zrobiłem, słuchajcie, na miesiąc nie odpowiadałem na maile. Mieliśmy promocję w Nozbe do przygotowania. Miesiąc bez maila. Skupiłem się na tej promocji, promocja była super, było bardzo ważne. Ale przez to, że przez miesiąc nie sprawdzałem maila, o mało nie zatrudniłem mojego szefa, obecnego szefa produktu, bo napisał maila do nas i Śliwiński mi odpisał i on myślał, że kurczę, ta firma jest niepoważna. I jakieś dwie inne sprawy mi przepadły, które były też bardzo ważne. Nie wyłapałem ich, bo po prostu olałem maila. I źle zrobiłem. Właśnie dlatego teraz maila nie olewam, także zachęcam. Moja asystentka je czyta, ale dzięki temu, jeżeli jest coś ważnego, ja czytam każde maile, jest super. Wiem, że ja nie muszę po prostu z tymi mailami wtedy nic zrobić. Wiem, że ona zadba o to, że będzie wszystko dobrze. I to jest dużo lepszy układ. Więc to jest taki po prostu taki przykład, kiedy ja musiałem zrozumieć, że właśnie nie jestem w biznesie odpowiadania na maile. Ale jestem w biznesie produktywności, pomagania innym i dzięki temu, że asystentka tu jest, pomagam innym. Więc zachęcam was do takiego myślenia. W jakim biznesie jesteście wy? Czym wy się zajmujecie? I co możecie zrobić, żeby inni mogli wam pomóc? Więc słuchajcie. Trzy rzeczy. Pierwsze. Jesteście ekspertami. Czyli wasz umysł, wasza główka ma być pusta, kreatywna i powinniście być zorganizowani. Po to, żebyście właśnie byli ekspertami, żebyście dawali wartość. My was potrzebujemy, my potrzebujemy waszej kreatywności, my potrzebujemy waszego designu, my potrzebujemy waszych projektów. Więc żebyśmy je dostali, to musicie mieć na to czas i musicie mieć na to otwarty umysł, musicie mieć umysł na inspirację,
o których tutaj było podczas tych prezentacji, musicie mieć na to wszystko czas. Wy musicie się ogarnąć, żebyście po prostu mogli nam dawać najlepszą pracę, jaką możecie. Bo macie tyle zadania. Jesteście młodzi, piękni i w ogóle. Więc słuchajcie, to jest to. Jesteście ekspertami. Więc reguła 2 minut, tak już mówiliśmy, opróżnianie umysłu, pilnowanie tego, że macie czas dla siebie, macie czas na wasz fokus, na waszą skupioną pracę, na was. Druga sprawa, jesteście nowocześni. Słuchajcie, jesteście młode wilki. Mamy rok 2016. Także mamy to wszystko, mamy internet, mamy chmurę, mamy te wszystkie rzeczy, więc wykorzystujcie tutaj to. Wykorzystujcie nowoczesne narzędzia. No i nie jesteście sami. Nie? Naprawdę zachęcam was. Nie trzeba mieć od razu już tam pracowników, żeby zaczynać. Można właśnie poprosić kogoś o pomoc. My w Nozbi mamy taki system, że jak ktoś założył u nas konto, to od razu ma drugie konto gratis. Po to, żeby zachęcił chociaż partnera albo kogoś do współpracy. Jak moja żona mówi, że chce, żebym coś jej kupił, to ja mówię, zrób mi taska, czyli zrób mi zadanie. Nie? Więc jakby nie jesteście sami. Często osoby wokół was mogą wam pomóc. Czy za darmo, czy za pół darmo, czy właśnie za właśnie kilka godzin pracy. Od tego się zaczyna. Ale warto, żebyście jak najszybciej skupili się tylko na tym, co jest dla was najważniejsze. Bo na tym polega produktywność. Więc słuchajcie, produktywność, mam nadzieję, że was przekonałem, że jest słodka. Że it's sweet. A jak was nie przekonałem, to mamy krówki, które są słodkie, więc u nas stanowisko, więc warto sobie wziąć i zobaczyć, że jednak jest słodka, nie? Także słuchajcie, skończyłem przed czasem, mam jeszcze 18 minut. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to zachęcam. Dzięki wielkie, słuchajcie, róbcie zajebistą robotę.